W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, 1 stycznia 2024 roku rozpoczynamy modlitwą, mszą świętą, by Jezus od samego początku nowego roku, który chcemy przeżyć razem z Nim i ofiarować ten cały rok Jemu przez ręce Matki Najświętszej, dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Tak jakby Bóg chciał nam powiedzieć, daje nam Matkę, aby nas prowadziła za rękę mocno przez cały ten rok, byśmy nie zbłądzili, byśmy się w życiu nie pogubili, by każdy z nas zawierzał jej swoje życie, by ona prowadziła nas do Jezusa. Powierzmy Panu Bogu ten cały rok, który jest przed nami, abyśmy zawsze wszystko przeżywali z Bożą pomocą i to Bogu zawierzali całe swoje życie przez ręce Matki Bożej. Modlę się w tej Najświętszej Ofierze za wszystkich parafian, za tych, którzy są tutaj obecni na mszy świętej, za tych, którzy są w domach. Modlę się za wszystkie dzieci, za młodzież, za rodziny, za grupy parafialne, które działają przy tej wspólnocie, za chór, który dzisiaj tak pięknie, już od samego początku śpiewa, chwaląc Boga oprawą muzyczną mszę świętą. Za tych wszystkich pogubionych, którzy nie przekroczyli progu tej świątyni w czasie świąt. Za wszystkie osoby chore i cierpiące. Te, które przeżyły święta w samotności, w szpitalach, bez bliskich. To wszystko kładziemy na świętym ołtarzu, aby dobry Bóg nam pobłogosławił i zwyczajnie pomógł przeżyć jak najlepiej ten rok. Czytanie z Księgi Liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: powiedz Aaronowi i jego synom, tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im, niech cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę,
Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co zostało im objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to usłyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pierwszy dzień nowego roku to zakończenie oktawy Bożego Narodzenia. Ósmy dzień od narodzenia w prawie żydowskim to był obowiązek przyniesienia chłopca do obrzezania, aby został włączony do wspólnoty narodu wybranego. Była to uroczystość religijna, ale i wspólnotowa. Dla nas ten ósmy dzień po Bożym Narodzeniu to jest skupienie naszego wzroku na Maryi. Bo obchodzimy dzisiaj uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Pragniemy skupić nasz wzrok na jej macierzyństwie, na tym, że jest matką, na tym, że jest matką Syna Bożego, na tym, że jest matką dla całego Kościoła, czyli również i dla każdego z nas. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także kolejne znaczenie. Jest nim ukazanie Maryi jako najdoskonalszego stworzenia. Maryja, wiemy, niepokalanie poczęta, bez grzechu pierworodnego, ona zgadza się na to, żeby być matką Syna Bożego. I Maryja jest tą, która nosi pod swoim sercem Syna Bożego, nosi Boże życie. To właśnie z niej bierze ciało Jezus Chrystus, Syn Boży. I spośród wszystkich świętych, dlatego największą chwałę oddajemy właśnie Maryi. Już w VII wieku właśnie ta uroczystość Matki Bożej, Rodzicielki obchodzimy już od wieku VII, w dniu 1 stycznia. Kościół od początku widział w Maryi tę, która jest Bożą Rodzicielką. Macierzyństwo Maryi jest wyjątkowe, bo jest dziewicze. To jest też ogromna tajemnica. Dla nas nie do pojęcia czasami prawda wiary, że Maryja zachowała dziewictwo przed poczęciem Jezusa, po Jego urodzeniu i aż do śmierci. I Maryję czcimy jako świętą Bożą Rodzicielkę, ale również jako dziewicę. To są ze sobą połączone te dwa niezwykłe przymioty Maryi. Maryja jest wyróżniona niezwykłą godnością, ale też kiedy jest w nas wiara w to, że Jezus przychodzi na świat, Syn Boży, rodząc się z Maryi, to również i w naszych sercach rodzi się wiara i przekonanie o tym, że Maryja również jest dziewicą i była nią aż do momentu swojej śmierci. Widzimy dzisiaj przy ołtarzu obraz Matki Bożej z Guadalupe. Jest to wizerunek brzemiennej Maryi, świętej Bożej Rodzicielki, pod sercem nosi Jezusa, który został poczęty za sprawą Ducha Świętego. I dzisiaj chciałem skupić się na trzech aspektach macierzyństwa Maryi. Pierwszy z nich to, że Maryja, tam gdzie się pojawi,
tam rodzi się pokój. Wiemy, że Jezus jest nazywany księciem pokoju, że Jezus zwiastuje pokój ziemi. Maryja, przynosząc światu Jezusa, przynosi pokój w Jego maleńkiej osobie. Ale również i potem, gdzie Maryja się pojawia, tam jest pokój. I od 57 lat, w dniu 1 stycznia, obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Pokoju. Papież Paweł VI ustanowił ten dzień. Był to taki trudny czas dla świata, druga połowa lat 60., wiele niepokojów, wiele zagrożeń. Wcześniej kryzys kubański, niebezpieczeństwo wojny atomowej, wojna w Wietnamie, która już trwa ileś czasu i nic nie zwiastuje, że ma się zakończyć, a przypisano pewną ideologię tej wojnie, że to walczą dobrzy ze złymi, że walczy demokracja z komunizmem. I wojna bardzo okrutna, wojna, która staje się pewnym symbolem. Również jest to czas kilku miesięcy po wojnie sześciodniowej, wojnie Żydów z ich arabskimi sąsiadami i tam, choć zawarto jakieś porozumienie, rozejm, to cały czas tam wrzało i wszyscy tylko patrzyli na ten Bliski Wschód, czy tam znowu nie wybuchnie nowa osłona tego konfliktu. I kolejna sprawa to jest zimna wojna, wyścig zbrojeń, który przybiera coraz bardziej wtedy charakter zbrojeń w bomby atomowe. Mieć ich jak najwięcej wycelowanych w przeciwnika i wtedy czujemy się mocni, bo jak on do nas wystrzeli, to my będziemy mogli jeszcze więcej w niego wystrzelić. I papież bardzo chce wtedy zwrócić uwagę na to, że pokój jest niezwykle potrzebny w świecie i Maryja jest tą, która ma ten pokój przynieść. Wkrótce po objawieniach Maryi w Guadalupe dochodzi do czegoś niezwykłego. Dwa narody, Aztekowie, mieszkający w środkowej Ameryce, na terenie dzisiejszego Meksyku, i Hiszpanie, wcześniej ze sobą skłóceni, walczący ze sobą, pałający do siebie jakąś niechęcią, nawet i wrogością. Maryja sprawia, że te dwa narody znajdują się na wspólnej ścieżce. Kiedy patrzymy na historię podbojów kolonialnych, zdobywania nowych ziem, odkrywania nowych kontynentów, to widzimy powtarzający się scenariusz. Przypływają Europejczycy, napadają na tych ludzi i chcą ich na siłę zmienić, pokazując swoją wyższość. My jesteśmy biali, to jesteśmy lepsi. My mamy cywilizację bardzo rozwiniętą. Wy żyjecie w sposób bardziej pierwotny. Jesteście gorsi. Nasze obyczaje są lepsze. Nasz sposób myślenia jest lepszy. Nasza nauka jest lepsza. Nasza wiara jest lepsza. I albo to przyjmiecie, dostosujecie się i staniecie się nawet naszymi niewolnikami, albo was wszystkich wymordujemy. I widzimy, że takie sytuacje mają miejsce w wielu odkrytych nowych ziemiach w wieku XVI i później również. I Maryja, która objawia się świętemu Juanowi Diego, rozmawia z nim w jego ojczystym języku, objawia siebie jako niewiastę, która depcze głowę węża. Maryja też staje się bliska Hiszpanom poprzez to, że nazywa siebie, że jest Guadalupe, i te dwa narody mówią, przecież to jest nasza Matka Boża. To jest nasza kochana Maryja, święta Boża Rodzicielka. I kiedy na wzgórzu Tepeyac, gdzie Maryja się objawiła, powstaje malutki kościółek i tam zostaje wywieszony obraz, który Maryja dała w sposób cudowny, niewytłumaczalny, nie ręką ludzką uczyniony, świętemu Juanowi Diego, tam przychodzą modlić się
Aztekowie, ci Indianie przychodzą modlić się Hiszpanie i czują się już jednym narodem. Dzięki Maryi. Drugi aspekt rodzicielstwa Maryi to, że Maryja zdradza do wiary w Jezusa. Maryja jest matką Kościoła, więc dzięki Maryi bierze się również nowe życie do wiary. Wiek XVI, jego początek jest bardzo trudny dla Europy. To początek protestantyzmu, rok 1517, Marcin Luther. I przez kilkanaście kolejnych lat rozwija się ruch protestancki. I w roku 1530 zostaje ogłoszona konfesja augustiańska, czyli luterańskie wyznanie wiary. I wówczas dzieje się coś, co nie miało wcześniej miejsca. Lawinowo w Niemczech jest wybierany protestantyzm, luteranizm. Z woli książąt, którzy wybierają protestanckie wierzenia i tym samym zmuszają swoich poddanych również do przyjęcia tego samego wyznania. I w pierwszym roku od ogłoszenia tej konfesji augustiańskiej 5 milionów Niemców w jeden rok odchodzi z kościoła katolickiego i przechodzi na protestantyzm. Rok później objawia się Maryja w Guadalupe. I w przeciągu pierwszego roku od tych objawień zostaje włączonych przez sakrament chrztu 9 milionów Indian. Widzimy, że Maryja jest tą, która tak bardzo mocno zareagowała na te protestanckie wydarzenia. Wiemy, że Luter odrzucił Maryję. Odrzucił to, w co my wierzymy. Chociażby w ten dzisiejszy dogmat wiary Maryi jako świętej Bożej Rodzicielki. A Maryja mówi, ja tu jestem, ja działam i zdradzam poprzez moje objawienie wiarę w sercach tych ludzi, którzy wcześniej nie znali Jezusa. Aztekowie, gdy patrzyli na wizerunek Maryi, odczytali kod barw, który jest tam umieszczony, Maryję widzą jako tę, która jest w stanie błogosławionym. To jest to pozawerbalne przesłanie Maryi do każdego człowieka. Widzimy tu Maryję jako matkę, która pragnie zrodzić w nas myśl o tym, że każde życie jest święte. Święty Jan Paweł II powierzył właśnie Maryi los wszystkich dzieci nienarodzonych. Znakiem rozpoznawczym Maryi z Guadalupe na jej wizerunku, znakiem rozpoznawczym jej macierzyństwa jest ten pas ciemny wokół jej bioder. To jest symbol, że spodziewa się dziecka. Więc ci Indianie, jak zobaczyli, to oni od razu wiedzieli. A nasze kobiety tak chodzą. Zakładają taki pas. Ona spodziewa się dziecka. Co więcej, jak przyjrzymy się dokładnie temu wizerunkowi, po prawej stronie jest umieszczony czteropłatkowy kwiat jaśminu, który dla Azteków był symbolem życia. Czyli jest tutaj życie. U Maryi pod sercem jest życie. To Jezus. I z perspektywy kilku wieków widać dziś bardzo wyraźnie, jak dalekosiężne było przesłanie Maryi z Guadalupe. To przesłanie sprzed prawie 500 lat. I jak bardzo jest aktualne również dziś, w naszych czasach. Maryja już wtedy staje się obrończynią życia, patronką życia, każdego życia. Szczególnie życia nienarodzonego. 23 stycznia 1999 roku papież Jan Paweł II jest w Meksyku i mówi do zgromadzonych takie słowa. Kościół musi głosić Ewangelię życia i z proczą mocą otwarcie sprzeciwiać się kulturze śmierci. Tego się domagamy. Życia i godności dla wszystkich istot poczętych w łonach matek. Drodzy bracia i siostry, nadszedł czas, aby na
waszym kontynencie raz na zawsze położyć kres wszelkim atakom na życie. Następnego dnia, po tamtym spotkaniu, jest kolejna msza święta i Jan Paweł II spotyka się z 2 milionami Meksykanów, zawierzając Maryi sprawę życia poczętego i mówi tak. Pod jej macierzyńską opiekę oddaję życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim się urodzą. Jej miłościwej trosce zawierzam sprawę życia i niech żaden Meksykanin nie waży się podnosić ręki na cenny i święty dar życia ukrytego w łonie matki. Dzisiaj zapewne i do nas Jan Paweł II by powiedział: niech żaden Polak, żadna Polka nie ważą się podnosić ręki na cenny i święty dar życia ukrytego w łonie matki. Przesłanie Maryi z Guadalupe, patronki obrończyni życia poczętego, jest apelem nieba skierowanym również do nas, dziś tu żyjących. Jesteśmy świadkami pewnego paradoksu. Właśnie kiedy Maryja objawia się w Guadalupe w roku 1531, to jeszcze trwa krwawy kult, który sprawują Aztekowie. Wierzyli, że ich bogini, Matka Ziemi, potrzebuje żywić się ludzką krwią i w sposób okrutny mordowali ludzi, wyrywając im serca, odcinając głowę, kończyny i żeby ta krew wsiąkła w ziemię, żeby to ich bóstwo mogło się nasycić. Porywali ludzi podczas wojen, podczas różnych wypraw łupieszczy. Kupowali ich jako niewolników, a jeżeli przyszła klęska, jakiś nieurodzaj, susza, powódź czy jakieś inne nieszczęście, a nie było niewolników, których można by złożyć w ofierze, no łapali swoich. Nasze bóstwo chce jeść, trzeba upuścić mnóstwo krwi ludzkiej i niech ona wsiąka w ziemię. Ich południowi sąsiedzi, Inkowie, składali nawet ofiary z małych dzieci. Również swojej bogini, Matce Ziemi. Takie mieli wierzenia. I przychodzi Maryja z Guadalupe i ona mówi: ja jestem Matką Jezusa, jesteście również moimi dziećmi. Sprawia, że wiara się rodzi w sercach tych Indian. Oni przyjmują chrzest, odrzucają te pogańskie wierzenia, które były okrutne, krwawe, odrażające. I Maryja kładzie krew, kładzie kres tym krwawym ofiarom z ludzi. A dzisiaj widzimy, jak te krwawe obrzędy również mają miejsce. Składane na ołtarzu wolności, pozornego szczęścia, wygody, niechęci do dziecka. Chyba nie ma większej zbrodni niż zabijać niewinnych. Dzisiaj świat lituje się nad słabymi, ale zwierzętami. Ileż to tych zdjęć, przeglądam czasem Facebooka, na przykład tych, którzy złośliwie komentują to, co widzą na stronach naszej parafii. A tam na ich profilach. Piesek ze schroniska, kotek bez łapki, daj 1% na kotki, jakieś stowarzyszenie, które ratuje jakieś tam chore zwierzątka. Kochają zwierzątka. Jak klacz, która ma iść do rzeźni, bo jest chora, ale jest w ciąży, to oni mówią: to jest zbrodnia, nie można zabijać kobyły, która spodziewa się małego konika. Co to jest w ogóle? To jest obrzydlistwo, to jest nieludzkie, ale jak kobieta spodziewa się dziecka,
to ma mieć wybór taki, aby zabić to dziecko. Ale również to wszystko idzie dalej. Widzimy to na zachodzie. Zabijanie nieuleczalnie chorych, starych, eutanazja, eugenika, wybieranie. Ten ma prawo żyć, tamten nie, bo ten jest chory, ten z jakąś chorobą genetyczną, ten będzie niepełnosprawny. To lepiej rozprawić się z nim teraz, niż mordować się z nim całe życie. Miejsce dawnych pogańskich bożków i wierzeń zajmują dzisiaj neopogańskie ideologie, które hołdują konsumpcji, przyjemności, wygodzie, egoizmowi. Jednak Pan Bóg przez Maryję, w tym meksykańskim wizerunku z Guadalupe również, pragnie nam powiedzieć, że życie jest święte. Najpierw, że życie jest darem. I ono jest święte. Trzeba je chronić. Pan Bóg mówi wyraźnie, nie zabijaj. Nie zabijaj to, nie zabijaj. Ale również nie stawiaj siebie w miejsce Boga i nie chciej stawać się stwórcą. Jako Boży dar, największa, najświętsza wartość, jaką jest życie, powinniśmy każde życie zawsze chronić. Niech nam błogosławi w tym Maryja z Guadalupe. Amen. Z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Tutaj, że Jezus,
Boże, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna i Matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Spraw prosimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy parafianie, na rozpoczęcie tego nowego roku przyjmijcie od nas księży, od księdza proboszcza, mnie, księdza Tomasza, księdza Dawida, księdza Franciszka. Najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, bo jeśli przyjmiemy Boże błogosławieństwo od Boga do swego wnętrza, to wtedy Bóg będzie przez ten cały rok, każdego dnia, o każdej porze w naszym sercu. I będziemy wszystko robić, by to właśnie Bóg był stawiany w tym nowym, rozpoczętym roku. Od 1 stycznia aż po ostatni dzień na pierwszym miejscu. Tego, siostry i bracia, wam życzę, życzymy. Życzymy zdrowia, wszelkich łask Bożych, spełnienia marzeń, bo trzeba też marzyć. Każdy z nas ma jakieś marzenia, które chciałby spełnić. Dla dzieci dużo siły, dla rodziców dużo cierpliwości, dla małżeństw, tam gdzie jest zgoda, jeszcze bardziej umocnienie w miłości, tam gdzie jest źle, żeby naprawiło się to, co zostało może gdzieś skrzywdzone. Wszystkim grupom parafialnym też składamy serdeczne życzenia, aby się rozwijały, aby swoją działalność duszpasterską mogły rozwijać, chwaląc Boga i ku pożytkowi drugiego człowieka. Także szczęść wam Boże i wszystkiego dobrego. Dziękujemy też chórzystom z całego serca za piękną oprawę mszy świętej. Nie tylko dzisiaj w nowy rok, ale także i podczas wielu uroczystości i tego zapału. Kochani, dobrze, że jesteście. Bardzo jesteśmy wam kapłani. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzieci. Boże Narodzenie, wszystko się weseli. Radują się ludzie, radują anieli. Chwała Panu, chwała, śpiewa ziemia cała, hej, kolęda, kolęda. Chwała Panu, chwała, śpiewa ziemia cała, hej, kolęda, kolęda. Śnieg ładny pokrywa, bo przecie potrzeba, w nowej świecie przyjąć Pana ziemi nie. Który świat wybawił, pędzy nie zostawił, hej, kolęda, kolęda. Który świat wybawił, pędzy nie zostawił, hej, kolęda, kolęda. Młodszy wszyscy dobrzy, i starsi, i dzieci, a słońce wolności niedługo zaświeci. Kochajmy się wzajem, a się będzie rajem, hej, kolęda, kolęda. Kochajmy się wzajem.